Witam was bardzo serdecznie, zagrajmy w Swords and Sandals Crusader. Jest to gra, która wygrała w ankiecie na tytuł ogrywany w maju. Trochę tam musieliście czekać, ale chciałem, żeby przynajmniej jedna seria się zakończyła, żeby ta mogła już się pojawić. No i cóż, gramy w Crusader. Nie jest to wersja Redux, więc nie jest to remake. Jest to taka klasyczna wersja, którą można nabyć obecnie w pakiecie Steamowym. Tam jest kilka gier od właśnie jedynki, dwójki, trójki, czwórki przez jeszcze taką jedną dziwną grę i właśnie Swords and Sandals Crusader. A, jeszcze była jakaś wersja mobilna, ale to mnie już w ogóle nie interesowało. Okej, sprawdźmy co tu wszystko... Tu wszystko jest okej. No i co? Skupimy się póki co na kampanii. I powiem wam, że tak, jak przy niektórych strategiach mam wrażenie, że one są dla mnie po prostu za trudne i czegoś nie ogarniam, to przy tej strategii mam wrażenie wręcz przeciwne, że ona jest za łatwa. Dobra, to sobie weźmiemy... Start new camping. Weźmiemy sobie B. Okej, i ta gra się dzieli na... Znaczy, kampania się dzieli na 9 chapterów. Praktycznie w każdym wcielamy się w zupełnie inną rasę. Mówię praktycznie, bo ras jest 8, a 9 chapter jest powrotem do bodajże pierwszego tam plemiona, królestwa, którym będziemy grali. No i cóż, na początek gramy naszym królem, król Lionel. I każda misja praktycznie polega na czymś innym, ale to jest w sumie jedna z takich bardzo dużych wad tej części Swords and Sandals, że te misje są niestety powtarzalne. I nawet jeżeli coś się znajduje w innym miejscu niż wcześniej, to i tak no, nadal misja polega na tym samym, czyli wykop jakiś artefakt, albo zdobądź tyle kasy, albo na przykład zdobądź te trzy konkretne tereny. Tu akurat musimy zdobyć 200 złota. No i cóż, jest to gra, w której poruszamy się turowo. No i cóż, mamy nasze tereny, mamy tereny naszego przeciwnika, który jest obecnie zielony. No i cóż, im więcej ziem, tym więcej hajsu będziemy mogli sobie zdobywać. Zasada jest taka, że nasze armie możemy zostawiać sobie jako garnizony. Wtedy mamy... Wtedy przeciwnikowi nie będzie tak łatwo podbić naszych ziem. Bo jeżeli na przykład w tej chwili ten tutaj podbiłby te ziemię i potem poszedł mi na te, to automatycznie one się stają jego. I wydawałoby się, że garnizony są czymś naprawdę potrzebnym, ale powiem wam szczerze, że bardzo rzadko z nich korzystam. Naprawdę, wolę już stracić ziemię i spróbować pokonać przeciwnika, dlatego że dzięki temu leci mi exp. I wydaje mi się to bardziej sensowne, bo ja te ziemię i tak prędzej czy później odzyskam. Transfer Army, czyli tak, mamy armię, tę taką naszą, królewską i mamy też armię, którą zostawiamy albo w garnizonie, albo w zamku. Na razie ataki na zamki, to tam wiecie, są takie, tak średnio nas interesują. Okej, czy ja tu w ogóle mogę w tej misji cokolwiek kupić? Mogę. Ale mogę kupić wyłącznie łuczników. Więc na razie mnie to nie interesuje. Zaatakujmy tu. Znaczy zaatakujmy, nie ma tu za bardzo kogo atakować. Jak widzicie, mamy 160 kasy, więc za chwilę to się nam powinno wyrównać. I właściwie wygraliśmy całą misję. Mamy 227 sztuk złota. Także wiele misji polega właśnie na tym. Okej. Za każdym razem możemy dostać tam parę punktów, które możemy rozdzielić na różne umiejętności i nawet jeżeli ten chapter się skończy i potem będziemy zupełnie inną rasą, to te wszystkie nasze tutaj punkty doświadczenia
przetrwają. Ja sobie może pójdę trochę w to, bo pamiętam, że jest jedna taka dosyć łopatologiczna misja, która wymaga tego, abyśmy posiadali w miarę silnego kolosa. W przeciwnym wypadku macie tak powiedzmy 50-40 szans pod względem procentów, że wam się uda. Dobra, i teraz tak, kolejna misja. Musimy tutaj już stworzyć jakąś armię. Czyli musimy 20 tych, 5 tych i 5 tych. Heavy troops, to pamiętam, to są ci topornicy tacy, więc może na razie nie będę ich tworzyć, tylko sobie znowu popodbijam te ziemię, bo zawsze się je podbija od zera praktycznie. No jest to głupie, ale tak jest. Mapa również się nie zmienia w wielu przypadkach. Okej, okay, to sobie może zakupimy jakąś armię. Armię możemy zakupić właściwie w dowolnym miejscu. Heavy Infantry. I ich mieliśmy 5 kupić. Okej. Okay. I możemy jeszcze kupić tych. O ile dobrze pamiętam. Ranged Troops. Dobra, łuczników też jest 5, tak, czyli dobrze mi się wydawało. No, ten przeciwnik bardzo rzadko nas w ogóle atakuje. Jak już atakuje, to raczej to nie jest nic trudnego. O, patrzcie, mogę na przykład sobie to zająć. I proszę, no on tam nie zostawił żadnego garnizonu, więc no niewiele mi zrobi, tak na dobrą sprawę. O, z kolei on mi tutaj to zostawił i to już było bardziej ryzykowne. A sobie zawalczmy z nim, bo on tak na dobrą sprawę ma tylko jednego przeciwnika. Od razu sobie wezmę nalot. Tak, jak on ma jednego przeciwnika, to znaczy nasza armia nie jest potężna. Jest to naprawdę mała armia, ale w porównaniu z jego to nie ma w ogóle porównania. I teraz znowuż sobie dokupimy jednostek. Mamy 5 tych i... I to chyba... A nie, dobra, bo chciałem powiedzieć, że to koniec, ale nie, musimy mieć 20. A nie, dobra, spoko, jest. Okej, bo chyba 20 mieliśmy w zamku i to się też liczy. Dobra, w ten sposób to działa. Okej, okay, może wam powiem tutaj mniej więcej co do czego jest. Summon Critters to są właśnie te... Znaczy, to nie są te smoki, które ja sprowadziłem. Każdy ma trochę inne potworki, które może sprowadzić i one mają tam... W jakiś tam sposób atakują tych przeciwników. Jeśli jest ich dużo, to raczej sporo ich wtedy odpadnie. Wezmę jeszcze Colossus Mastery i wezmę może, co by tutaj wam dać. Dam może jeszcze, żeby ci łucznicy troszeczkę lepiej walczyli. Okej, okay. Teraz mamy misję już taką bezpośrednio nastawioną na pokonanie przeciwnika, czyli musimy pokonać Boars the Mighty. Przeciwnik nam się tutaj nie zmienia. Może ja sobie przetransferuję garnizon. Okej, mam 5 łuczników, mam 40 zwykłych, lekkich żołnierzy i mamy Royal Raiders, ciężkich żołnierzy, którzy występują w liczbie 5. Aby go pokonać, rzecz jasna, musimy nie tylko rozwalić go jako... A nie, dobra. Okej, okay, bo tu jest misja, że jego camping army, czyli mamy bardzo dużą szansę, żeby go pokonać. Ale ja na wszelki wypadek sobie dokupię żołnierzy. Chyba, że nie mogę. A nie, nie mogę. Bo widzicie, żeby zaatakować czyjś zamek, musi mieć katapultę. Bez katapulty wam się nie uda. I tutaj Little Fat Kid mówi nam, że 70% mamy na wygraną. Ja nigdy nie biorę auto battle.
Okej, tutaj te wszystkie tereny, po których przyjdzie nam chodzić, bądź na których przyjdzie nam walczyć, mają swoje specyficzne właściwości. Jedne dają nam pewne punkty, w sensie do naszej armii, a inne z kolei nam te punkty zabierają. Dobra, więc mamy kruki. No i może aż tak wielu nie zostało pokonanych, ale to jednak nadal kilku przeciwników, tak? Okej, i walka mniej więcej polega na tym, że ja mogę sobie albo zrobić jakąś magię, no w tym wypadku akurat nie mogę, bo nie mam tylu punktów. One się pojawiają po stronie lewej. Mogę wyjść konkretnymi tutaj przeciwnikami i dać im różne ataki. I dodatkowo, jeśli mam łuczników, to po zakończeniu tur ci łucznicy będą ostrzeliwać naszych przeciwników. Okej. Powiem wam, że ja nigdy praktycznie nie atakuję łucznikami. Zawsze pozwalam im strzelać z łuku, ale nigdy nie robię tak, żeby oni się wysunęli na prowadzenie. Jakoś to do mnie nie dociera. Okej, ten jest silny, ale jest jeden, więc widzicie, no ten stosunek jeden do jednego wojownika nie jest za duży. A, istnieje też możliwość, że przeciwnicy, bądź też nasi żołnierze przerażą się bitwą, stracą kompletnie morale i od nas uciekną. Zdarza się to dosyć mało, o właśnie, dosyć rzadko. Tu akurat jeden ode mnie i jeden od niego no stwierdzili, że nie będą walczyć. Okej, i tu już właściwie wszystko jest przypieczętowane. Także to była ta epicka walka. Okej, jaka będzie następna misja, chciałem zapytać, ale przecież muszę jeszcze tutaj sobie kolosa, nie, stworzyć. A, dobra, czyli na pewnym poziomie też nie możemy tego ulepszać. Jak widzicie, kolosus może mieć maksymalnie 10 punktów, ale teraz jak mamy poziom czwarty, no to 3 punkty to jest najwięcej, na ile możemy sobie pozwolić. Więc może sobie dam tutaj, do hajsu, i do Archery. Dobra, i to jest jedna z tych misji, które moim zdaniem są takim pójściem na łatwiznę przez autora. Każdy z wodzów, bez względu na to, którego wybierzemy, posiada kolosa. Ten kolos jest bardzo silny, ale rzecz jasna, to nie jest tak, że można nim zabijać każdego, bo jak dużo jednostek w niego uderzy, to on też może nam umrzeć. Tutaj akurat nasz król posiada anioła, którego możecie znać z drugiej części Swords and Sandals. No i musimy najpierw znaleźć w ogóle miejsce jego lokalizacji. Tutaj nam gra podpowiada, że jest ta księga gdzieś na pustyni. Więc musimy po prostu tutaj popatrzeć, gdzie jest pustynia. No pustynia jest tu. Desert, desert, desert. I raczej nigdzie indziej jej nie znajdziemy. Dlatego ja przetransferuję sobie armię. Tu właściwie możemy też kopać w różnorakich miejscach. Jak gracie w zwykłą rozgrywkę, to możecie właśnie przeprowadzić wykopaliska. I to wam może przynieść różne skutki. Bo z jednej strony na wykopaliskach mogą wam jakiś tam sposób umrzeć żołnierze, ale możecie też dużo zyskać. Możecie zyskać trochę hajsu. Dig for treasure. No i nic tu nie ma. Okej, teraz ja nie wejdę na to pole. I chyba najgorsze jest to, że cała misja musi się skończyć w 20 turach. Jeżeli przekroczę te 20 tur, no to niestety, ale nie uda mi się pokonać tej misji. Mountains, desert, desert. Dobra, pójdę tu. Trochę odetnę Arglaxa od jego ziem. O, znaleźliśmy. No i to jest tyle. Po prostu trzeba znaleźć odpowiednie miejsce.
Ale pamiętam, że jest jedna misja, która jest tak głupia. Będziecie sterować chyba w siódmym chapterze Hichaosem. On też się pojawia zarówno w jedynce, jak i dwójce. I wiecie, gdzie się znajduje ta księga? Centralnie w jego stolicy, czyli jest to misja do przejścia przez 2 sekundy, nie? Okej, to weźmy sobie siecz, bo pewnie niedługo będziemy musieli sobie podbić jakąś fortecę. O, właśnie. Czyli musimy zbudować katapultę i zniszczyć fortecę bestii. No dobrze, to tak zrobimy. Tak zrobimy w takim razie. Czyli ten zielony, on tam będzie, ale nie interesujemy się nim, bo jego pokonanie nic nam nie daje. To, co musimy zrobić, to wybudować katapultę. Oczywiście potrzebujemy w tym celu hajsu. No to jest raczej logiczne. O, dostałem 30 punktów. Znaczy 30 tutaj monet. Chwila. Okej, mam jednego tytana. No jest całkiem spoko. Ta ilość rzeczy, które posiadam aktualnie. Przejdę sobie tu oczywiście, tak wiecie, tak. Ja wiem, że oni są blisko stolicy i że jest to dość spore ryzyko, ale jakoś się tym zbytnio nie przejmuję. Dobra, to kupujemy sobie katapultę. Kupujemy sobie katapultę. A do tego... A, i katapultę możecie mieć jedną, podobnie jak tytana możecie mieć jednego. No, nie ma tak prosto, nie, żeby mieć paru tytanów. Dobra, mam hajs, więc jeszcze sobie zakupię tych i możemy ruszać. 65% szans. Czy ja wiem? Mam bardzo dużo tutaj wojowników, ale przy ataku na fortece się troszeczkę zmieniają zasady. Dlatego, że w pierwszej kolejności muszę się w ogóle dostać do ich zamku. W tym celu muszę przebić się katapultą przez mur. A oni cały czas będą we mnie strzelać, więc mogą mi zabijać moich sojuszników. A, wydaje mi się, że ta katapulta też nie jest do końca dopracowana. Przysiągłbym, że raz ona sobie wybiera, że ja tam sobie uderzę i ten mur rzeczywiście zostaje zniszczony, a innym razem po prostu sobie go omija. Więc ja nie wiem. O, wreszcie się udało. No i dobra, i tyle im zostało tych żołnierzy. O, mają tytana. No dobrze, mogą sobie mieć. Ale ja tutaj w większości ich pozabijam. Czyli został tak naprawdę tytan, łucznik i 2 lekkich piechurów. No, już jeden. Dobra, pójdźmy tymi. No tak, smoki też nieźle nam mogą dać w kość, ale te obrażenia, które żeśmy otrzymali, te straty, które żeśmy dostali, to raczej nie jest nic wielkiego. Dobra, Sandalofon, weź idź na niego. Teraz będzie epicka walka. O fuck. No dobra, zabił mi go, ale tak na dobrą sprawę to nic nie znaczy, bo ta małpa i tak ma 5 punktów życia. Więc ja mogę ją dość komfortowo zabić. Tak mi się wydaje przynajmniej. To ją zabijcie. Zabijcie ją. No, ma 5 punktów życia. O, i się udało. Więc ta walka nie była wcale taka trudna. Okej, okay, jak już rozwalimy im zamek, to nasi oponenci po prostu znikają.
To sobie ulepszmy może katapultę i ulepszmy sobie Rise Dead. To też jest dosyć ciekawe. Wcześniej z tego nie korzystałem, ale może zacznę. Dobra. I to jest już drugi chapter, więc na razie sobie to zostawimy. No i cóż, do następnego.